To są takie czarno-białe sądy, które czasami wydaje i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji. To jest jakiś taki klucz dla dziennikarzy, że to jest płyta o miłości. Ale ja w ogóle tego tak nie czuję. To jest płyta o mnie. Jeśli to udało się chociażby tylko z tobą, to robienie tej płyty miało sens. I gdyby Freddie Mercury żył w dzisiejszych czasach, to byłby królem Instagrama. Ja po prostu lubię grać koncerty ze swoimi piosenkami, więc jak coś lubię robić, to też na to pewnie fajnie patrzeć. Dziś moim gościem jest artysta, który od lat pięknie pisze o miłości. Wydał właśnie swój czwarty album i zabiera nas w ogień. Skubas. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Po 4 latach już tutaj powtarzam to po raz trzeci, ale tak, to był jeden z pierwszych moich wywiadów. Byłeś gościem i pamiętam, że dla młodego człowieka, który zaczynał swoją drogę, spotkanie ze Skubasem, czyli ze swoim idolem, było swojego rodzaju dużym stresem. Dziś spotykamy się już, znając się przez te, jakby nasze ścieżki się gdzieś przecięły przez te wszystkie lata i dziś podchodzę zupełnie inaczej do tej rozmowy, do ciebie, do twojej twórczości, więc cieszę się i bardzo dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia i że tutaj jesteś. Dziękuję za zaproszenie. Pamiętam, że widzieliśmy się w sklepie z... Tak, ze słodyczami, tak. Tak, w ogóle gratuluję ci wydania tego oto albumu, który nie dość, że ma świetną warstwę muzyczną, tekstową, to też pokazuje zupełnie inną stronę graficzną, jeśli chodzi o pokazywanie twojego albumu. Więc gratulacje, album ukazał się 16 lutego. Spotykamy się 2 tygodnie po premierze prawie. Jak emocje, jak wrażenie, jak przyjęcie albumu? Jakieś pierwsze sygnały od odbiorców? Bardzo miłe. Może nie jest to masowa produkcja, czy masowe wrażenie, ale to, co do mnie dochodzi, to jest fajne. Zawsze to jest ten taki trochę wtórny moment, bo ten pierwszy moment zachwytu nad swoją twórczością trwał kilka miesięcy w tym przypadku, ponieważ zakończyłem pracę chyba, nie wiem, w maju bodajże, czy w czerwcu już był mastering gotowy, więc trochę ta płyta sobie poleżała. Zanim jeszcze została wydana. No i ja ją od tego czasu już słuchałem, na tej zasadzie, że już słuchałem z akceptacją, czyli to już jest inne słuchanie niż w trakcie jeszcze co by tu poprawić, czy dodać, czy zmienić. Więc ta akceptacja z mojej strony nastąpiła dużo wcześniej, a teraz no, liczę się z akceptacją, albo też no, z krytyką ewentualną tego, co wyszło przed chwilą. A dobrze jest, kiedy płyta poleży, czyli im dłużej poleży, tym inne spojrzenie na nią? I dobrze, i niedobrze. Niedobrze, że już trochę energia też siada. Ale to, czy siada, to też nie wiem, bo cały czas to jest dla mnie nowe mimo wszystko. Ale trochę coś tak jak, wiesz, reżyser teatralny przygotowuje spektakl, no to zazwyczaj jest ta próba generalna, jest, nie wiem, w piątek i w niedzielę jest premiera spektaklu. A w tym przypadku tak nie było. Że składa się w czasie. Czyli to normalnie powinna być zakończona praca nad płytą jest w maju, a nie wiem, a w czerwcu albo we wrześniu, chociaż jest już ta premiera. Ale płyta to nie jest spektakl. To trochę żyje swoim życiem. Nie potrzeba tylu ludzi do tego, żeby robić premierę, nie potrzeba w zasadzie nikogo. Tylko wzmianka w trasie. Więc muzyka jest takim medium, które sobie może poleżeć i przecież w takich komercyjnych rozgłośniach cały czas lecą stare piosenki, więc... I stare piosenki też wracają, jak już mamy na przykładzie ostatnich lat. Na początku Kate Bush, Run It Up That Hill, piosenka z lat 70. Tak. Wróciła dzięki serialowi, teraz Sophie Ellis Bextor wróciła po filmie. Więc pokazuje, że te piosenki mogą wrócić i mogą w ogóle mieć lepszy czas niż miały, kiedy były nowymi piosenkami. W czasach, gdzie jesteśmy zalewani nowościami i jakby nadprodukcją wszystkiego, to taki powrót do dobrych staroci jest czymś fajnym. No pytanie, które z tych piosenek, które dzisiaj się pojawiają łącznie z moimi, się zestarzeje. A właśnie a propos tego, co powiedziałeś, bo pamiętam naszą rozmowę, a właściwie przypomniałem sobie, bo po 4 latach ciężko byłoby pamiętać wszystko, ale powiedziałeś o tym, że nie ma w polskiej muzyce, nowej polskiej muzyce, nie ma czegoś takiego, co by cię zachwyciło. Powiedziałeś to 4 lata temu. Czy to się zmieniło po latach? Oj, to są takie czarno-białe sądy, które czasami wydaje i nie zdaję sobie sprawy
z konsekwencji. Znaczy, trochę prawdy jest w tym stwierdzeniu, ale może dlatego, że nie ma we mnie aż tyle uwagi, co kiedyś na muzykę. No trudno też mieć uwagę, jak codziennie jest. W zasadzie ja tak nawet nie śledzę. Już nie mam w sobie aż tyle pojemności przestrzeni, ale to też z oczywistych względów, ponieważ zajmuję się tą muzyką, siedzę przy tych dźwiękach, nie wiem, od jakiej strony, może nie wiem, że właśnie coś sobie nagrywam, czyli, że wszystko jest kwestią czasu i przestrzeni, co tam upchniesz. Jeśli na przykład jesteś dziennikarzem muzycznym i tylko to robisz, załóżmy, że są takie osoby, chociaż nie wiem. Czy tylko da się to robić. Tylko da się to robić, ale załóżmy, że są. No to powiedzmy taka praca, ja w ogóle taką pracę kiedyś chciałem mieć, żeby to było ciekawe, może ciekawe dla kogoś. Całymi dniami siedziałem i słuchałem płyt. Czy też kasę. Czyli Skubas mógłby być ajendarem wytwórni. Tak, może jeszcze będzie. Może jeszcze będzie. Się, bo to wiadomo, że to różnie jest w tym zawodzie, ale kiedyś miałem takie aspiracje, tak? I właśnie tak sobie przypominam, że byłem całkiem niezłym materiałem na dziennikarza, ponieważ słuchałem, zanim wydałem jakiś osąd swój na temat danej płyty, czy artysty, czy, głównie płyty, no. To musiałem przesłuchać 3-4 razy, żeby stwierdzić, nie podoba mi się ta pozycja, nie będę tego słuchał. A nie jak jest dzisiaj, że wszystko jest takie... No tak, no szybkie. Swipe left, swipe right. Półtorej minuty, idziemy dalej, nie? Wiesz co, bardzo lubię pozycję Janka Młynarskiego i szczególnie w połączeniu z Maseckim, bo to brzmienie jest takie właśnie archaiczno, retro, takie zrobione super z klasą. Przede wszystkim muzyka jest też bardzo taka retro. I to mnie trochę uspokaja. I to była taka pozycja, czy pozycja, po której sięgałem się na dłużej, że towarzyszyły mi albumy. Okay. A w takiej muzyce, muzyki popularnej polskiej, to nie wiem, czy tak słucham. To chyba nie jest dla mnie. Chociaż na przykład bardzo duże wrażenie zrobił na mnie album, czy też albumy Mroza. I na koncercie to jak grają, także też szacun taki. No, bardzo cenię polskich twórców, to są moi koledzy w ogóle w dużej mierze. Więc to nie jest tak, że ja tym gardzę, że to mam gdzieś, tylko po prostu ogólnie czy ja mam dużo jakiegoś takiego zachwytu w stosunku do albumów na przykład polskich ostatnio, to tak nie wiem, z marszu ci nie powiem. Dobra, nie, ale w ogóle śmieszna sytuacja. Wszystko to jest kwestia, czy otworzę Spotify'a i ci coś znajdę, nie? A czy ja mam coś na języku, żeby ci przynieść i polecić to że to mnie... Ale wiesz co, ja nie robię z tego tragedii, ponieważ sam starałem się inspirować, czyli jak nie jesteś konsumentem, to dobrze, że jesteś twórcą i tworzę co prawda teraz dźwięki trochę inne, bo elektroniczne w gatunku drum and bass. Ale też ostatnio dużo czasu spędziłem właśnie z gitarą, testując różne mikrofony, słuchając swojego głosu i staram się sam zainspirować jakąś melodią, a czasami tej inspiracji nie ma, czasami muszę sobie odpocząć i wtedy to jest dobry moment, żeby odświeżyć jakąś płytę, poznać coś. Tak, ale w ogóle dobra sytuacja, bo 4 lata temu rozpoczęliśmy rozmowę o właśnie takich muzycznych polecajkach i pamiętam, że też właśnie rozmawialiśmy o tych, wymieniałeś tytuły, które ci się wtedy podobały, gdzie też historia zatoczyła koło, ale właśnie... Dawid Tyszkowski, bardzo fajnie. Tak, no, to bym polecił na przykład, płyta jego bardzo mi się podoba. Tak, duet z Dawidem jest na twojej płycie, zresztą tak, no, ale... To on mnie zainspirował jako postać taka, która się pojawiła i jest, no myślę, że zainspirował wielu ludzi. Świeży taki... O czym świadczy na przykład nominacja tegoroczna do albumu roku. Tak, bardzo gratuluję. Mój kot zaginął i już raczej nie wróci, więc to też pokazuje, że nie dość, że odbiorcy, to i krytycy, wszystko to jest spójne. Ale też powiedziałeś jeszcze jedną ważną rzecz, będę ciągnął trochę ten temat, że hip-hop jest takim, był wtedy dla ciebie takim miejscem, kiedy potrzebujesz się wzruszyć, potrzebujesz wejść głębiej w twórczość, sięgasz po hip-hop. Czy Skubas wie, jakim jest na przykład Oliwka Brazil, Young Leosia, Bambi? Kojarzę takie, to akurat dziewczyny są te rapujące. Tak, no właśnie. Wiesz co, no hip-hop to jest coś bardzo, bardzo pojemnego, rap chyba w ogóle, nie? Bo hip-hop to jest więcej tych elementów. Taka bardzo subkultura, tak? Nie wiem, ostatnio nie słuchałem rapu, chociaż właśnie, kurczę, nie pamiętam ksywy tej raperki, na pewno to nie jest ta... Ryfari? Nie, jest taka mniejsza, mniej znana raperka. To później po programie ci powiem. I to na przykład mnie zaciekawiło. Bo takie, kurde, wow.
Gest Julka może? Słucham? Gest Julka? Nie, nie, okay, już dobra. Nie szukaj, bo tego jest pewnie za dużo, że wiesz, stracimy czas niepotrzebnie, ale to było trochę takie oldschoolowo boom-bapowe. Ja w ogóle lubię hip-hop. Jest taka płyta, która cały czas, pomimo, że już nie palę od długiego czasu, cały czas ta płyta mi się mega podoba. Jest to płyta Cypress Hill Temples of Boom. I włączyłem ją ostatnio w samochodzie, mówię wow. I poczułem się taki jak na lowriderze. Więc ja na przykład, ja lubię te rytmy. To jest część też mojej historii jakiejś muzycznej. Może ludzie by nie kojarzyli, ale muzyka nie ma granic. To, że wybrałem taki sposób, nie wiem, śpiewania, czy to trochę na coś postawiłem, bo ja kiedyś, jak miałem 15 lat, to wydzierałem się do głośnej gitary elektrycznej i rycząc tam Roots, Bloody Roots, czy Territory Sepultury. Więc pewnie ludzie tego jakby mogą nie kojarzyć, ale no stanęło na tym, że ten skubas od Linoskoczka się zaczął taki trochę liryczny, trochę taki, wiesz, ciepło głosny, nie? Głosowy. Ale te brzmienia hip-hopowe, to była era boom-bapu, 95 rok, a teraz ten hip-hop taki stykającym hi-hatem jakoś tak mnie nie chwyta i znam postać Cardi B i jakby miałem moment taki, że się zaciekawiłem, w ogóle chciałem poznać, czym jest hip-hop amerykański. Ten nowy, trochę sobie teksty popatrzyłem, te teksty też nie jest tak łatwo wcale przetłumaczyć. No tak. Skorzystam z takiej strony Genius, gdzie bardzo fajnie ta strona wyjaśnia znaczenia pewnych pojęć używanych przez raperów. No, jest to era konsumpcjonizmu, era ego, era braga, era takiego no, nihilizmu. Twoja płyta to jest taka płyta o miłości, ale o miłości w różnych tego słowa znaczeniu. Jakby przeplatasz różne rodzaje miłości i o miłości mówisz w wyjątkowy sposób, nie wprost, bo opowiadając o tęsknocie, opowiadając o przemijaniu, nie używasz słów, które, kiedy mówię o przemijanie, to pierwsze słowa, które mi przychodzą, one nie pojawiają się w twoich tekstach, tylko ty to inaczej pokazujesz. I właśnie dziś, kiedy ta płyta już wyszła, kiedy wiem, że ta miłość i pisanie o miłości dla ciebie jest bardzo ważne i jest tym twoim elementem rozpoznawczym. Jak ty dziś identyfikujesz miłość? Że wiesz co, ja nie miałem nigdy takich aspiracji, że ja będę pisał piosenki o miłości. Po prostu wydaje mi się, że musi nastąpić jakiś powód, żebyś chciał napisać piosenkę. Mhm. To może być różny powód, to może być dobre śniadanie, jak uda ci się napisać w jakiś sposób taki. No właśnie, w jaki sposób? Napisać o śniadaniu, żeby kogoś to zaciekawiło. Myślę, że to jest trudna rzecz, ale jest to do zrobienia. Napisać o miłości, żeby kogoś to zaciekawiło, tak samo jest trudne. Ale napisać też o swoim życiu, żeby tego nie wymyślać, tylko to po prostu ubrać. Bo te teksty, one nie są wymyślone, one są po prostu ubrane. Twoja historia jest ubrana w tych tekstach. Tak, na przykład wrócę do poprzedniej płyty Duch. Samotna podróż tylko z plecakiem. Nie? Ona została ubrana w słowa, zresztą napisane przez Basię Adamczyk, której jestem bardzo za to wdzięczny. I powstał utwór Azja. Moje wycieczki po górach zostały ubrane w słowa do piosenki Pogromcy Słońc. I tak jest też z innymi sytuacjami. To nie jest tak naprawdę. To jest jakiś taki klucz dla dziennikarzy, że to jest płyta o miłości. Ale ja w ogóle tego tak nie czuję. To jest płyta o mnie. No tak, ale opowiadasz historię, tak jak wspomniałem wcześniej, o różnych miłościach. Opowiadasz o miłości, która jest jakimś poświęceniem dla drugiej osoby. I tutaj można. Poświęcenie dla drugiej osoby. Można myśleć tutaj o miłości. Opowiadasz o miłości do siebie i o tym, jak. Jakie ty masz spostrzeżenie do świata. Pokazujesz tam, że też kochasz ten świat, albo wręcz nawet zawiódł cię ten świat. Opowiadasz o tęsknocie, opowiadasz o miłości do ojca. Wiesz, jakby ta miłość się pojawia, może nie wprost, ale można interpretować to, jako że Skubas ma w sobie taką wewnętrzną potrzebę zebrania tych swoich historii, o których wspomniałeś, które gdzieś tam mimo wszystko wiążą w jedną całość. To słowo, miłość. Tak, niech tak będzie, że to słowo się pojawia często, co jest dowodem
że jednak całkiem nie uciekłem od stosowania tych pojęć, ale wiesz co, już tak bardzo filozoficznie podchodząc do tematu, ale myślę, że jest trafnie, to w sumie wszystko, co jest w świecie, może być albo miłością, albo jej brakiem. No właśnie. U ciebie było i to w twórczości. Bo oczywiście. Przypominam, twoja pierwsza piosenka, która była wielkim przebojem, była o braku miłości. Tak, dokładnie. Dokładnie. Jakbyś popatrzył na wszystkie związki międzyludzkie, związek ze sobą samym, ze światem, można powiedzieć, że jest to albo miłość, albo niemiłość. Mm-hmm. Że nie istnieje coś takiego jak obojętność. Mm-hmm. Nie wiem, może gdzieś błądzę, ale jak wstajesz rano i mówisz, co za paskudna pogoda, nie? Że pada, że jest zimno, dla mnie brak miłości, bo miłość to jest, że kurczę, dobrze, że pada, bo nawadnia. Dobrze, że jest zimno, bo gdzieś tam jest ciepło, bo tak wygląda ta planeta. Czyli akceptujesz ten wszechświat, jak został stworzony. A jak jest w tobie bunt i niezgoda i taki... I wiadomo, z braku miłości też się robią dobre rzeczy. Czasami, czasami są strącani z barykady jacyś ciemiężyciele. Chociaż tak naprawdę to też jest dyktowane miłością do siebie. Więc zobacz, więc jakby to wszystko jest przeplatane. Pytanie, gdzie jest miłość, a gdzie jest egoizm? Przychodzi mi na myśl, kiedy jest twoja nazwa płyty w ogień, przychodzi mi na myśl takie powiedzenie, że skoczyć za kimś w ogień. Czy ty możesz powiedzieć, że masz kogoś takiego, za kim skoczyłbyś no, w ogień? Na pewno za synem swoim bym skoczył w ogień. To jest jakby taka jedyna osoba w moim życiu chyba. Która idzie z tobą przez ten cały czas twojej muzycznej drogi, nie? No, też idzie, też się przywiózł. Już tutaj się pojawił na tym albumie, tak. W podziękowaniu. No, 10 lat temu. Tak, dokładnie jest podziękowanie dla Borysa za wytrwałość. Więc już się pojawia to. Tak, tak. Skoczyć za kimś w ogień to jest takie chyba największe poświęcenie. I tutaj też samo słowo w ogień od razu może kojarzyć się dwutorowo, może kojarzyć się z czymś takim niebezpiecznym. Miłość bywa niebezpieczna, ale z drugiej strony właśnie z takim mocnym uczuciem, czyli skoczyć za kimś ogień, czyli kogoś kochać ponad wszystko. Dokładnie. Więc ta miłość zaczyna się już, a właściwie zaczyna się od twojego pseudonimu Skubas, bo ja utożsamiam twój pseudonim ciebie z tą miłością i myślę, że albo z jej brakiem, ale przede wszystkim z miłością, opisanie o miłości, tak jak cię zapowiadałem, że to gdzieś jest to dla mnie twoja cecha. Okej. Okay. No, po prostu, ale to jest fajnie. Super cecha. Po prostu fajnie pokazywać te emocje. Dobrze, ale idźmy dalej, bo w piosence Zanim się zacznie w duecie z Kwiatem Jabłoni słyszymy: podziwiać chcę z tobą lasy i najdziksze świata obrazy. Gdy jesteśmy sami, nie muszę się chwalić. Czy ty patrzysz z pewną taką naiwnością w miłość? Zdarza ci się? Wiesz co, nie wiem, czy patrzę z naiwnością. To trudno mi teraz się do tego odnieść, ale jakby ten fragment bardziej mam przed oczami, że to akurat to Jacek śpiewa. Ale... te czasy, w których żyjemy, bardzo są podparte. W zasadzie to jest jakaś taka konieczność, że to chwalenie się, czy też innymi słowy, to dzielenie się swoimi osiągnięciami stało się taką naszą podstawą jestestwa. Mm-hmm. Nie? A w takiej prawdziwej relacji bliskości, właśnie może w miłości, nie? To tego nie musi być. No tak, no czyli ale... spędziłeś pół roku na bezludnej, przepięknej wyspie i nie wrzuciłeś ani jednego zdjęcia na Instagram. Mm-hmm. Wyobrażasz sobie to taką sytuację? Wyobrażam. No, jakby ci ukradli telefon tubylcy. Nie, naprawdę. Jakby, ja nikt by nie wiedział, że tam jesteś, że tam się dobrze czujesz. Ale właśnie uważam, że są takie rzeczy, które powinniśmy zostawiać sobie. No ale na pewno z takiej wyspy chciałbyś pokazać to światu, nie? Właśnie to jest to, że to jest trochę takie... nasze wypaczenie, że ja mam chyba takie coś, że ja nie mam potrzeby dzielenia się ze światem tym, ale świat ma jakąś taką potrzebę, żebym ja to robił. No nie, tak, może, bo też źle powiedziałem, że świat. Świat w zrozumieniu... powinności, jakby to powiedzieć, znaczy ja wiem, o co ci chodzi. No ale właśnie... jakby zakładam, że potrafisz ten balans zachować, że zostawiasz wiele rzeczy dla siebie, tym bardziej, że
nie dzielisz się często życiem prywatnym. Ostatnio zdarzyło ci się pokazać syna, jak wkładał płytę CD do swojego samochodu. No ale to akurat związane z płytą. Dokładnie, wiesz, ja nie mam właśnie, nie mam, może to też mi kiedyś Borys wytknie, jego wizerunku używam, więc zdaję sobie sprawę, że jest to, może to być trochę nieetyczne i z góry przepraszam za to, za ten ruch. Niektórzy to robią, niektórzy nie robią, ale ja mam tak, że najszczęśliwszy potrafię być. Odkryłem to, odkrywam to cały czas i to się po prostu potwierdza. To nie jest tak, że raz tak mi się trafiło i fajnie, tylko najszczęśliwszy jestem i najbardziej potrafię korzystać z życia i cieszyć się tym życiem, kiedy telefon zostawiam w samochodzie albo w domu. Kiedy nie jestem w stanie zrelacjonować, nie jestem w stanie się łączyć ze światem, robić żadnych transmisji, relacji. Oczywiście, no, rezygnujesz z czegoś, ma to minusy, tak? Czyli byliśmy ze znajomymi gdzieś, właśnie byłem bez telefonu, to poprosiłem, jest piękna pogoda, zrób mi zdjęcie, to wrzucę, nie? Ale to nie jest kompletnie potrzebne, żeby cieszyć się życiem, a wręcz to nawet może przeszkadzać, bo ja pamiętam, że kiedyś byłem na takim spacerze na brzegiem morza i załatwiałem jakieś sprawy przez telefon i byłem z synem. Nie? I to mnie odciągało, bo co chwilę ten telefon sięgałem, albo żeby zrobić zdjęcie, albo żeby zadzwonić, tam musiałem coś załatwiać. I to tak mówię, kurczę, połowa czasu została zjedzona, a takie spacery brzegiem morza to jest dla mojego mózgu, dla mojej duszy w ogóle, to jest coś takiego, że ja wiem, że ja po prostu potrzebuję tego, nie, że ja chcę to robić, ja potrzebuję tego. I tak, dzielę się tym. Nauczyłem się biegać bez telefonu i robię to od lat już. Nie biegam też półmaratonów, bo pewnie to by mi się już nudziło. Bieganie jest dosyć nudne. Ale też zauważyłem, że na przykład mój mózg jest bardziej zmęczony. Jak wracam po nie wiem, godzinie, po pół godziny z takiego biegania i jestem osłuchany w podcastach czy w muzyce, to jestem jakiś taki tym miastem w tle, tym przytłoczonym. Ale tak to jestem z samym sobą i potrafię sobie pobyć ze sobą, co nie jest wygodne, bo ja cały czas czegoś oczekuję, czegoś chcę i wiercę dziurę. No właśnie, są te, wspomniałeś o tych wymaganiach, to jest coś takiego, że wszyscy to robią i wszyscy tego oczekują i może nawet nie, że wszyscy, ale ludzie tego oczekują i chcą widzieć, co ty robisz i czy my temu ulegamy? Myślę, że trochę tak, wszyscy trochę jesteśmy, ulegamy znaczy, temu. Wiesz co, jest to rodzaj przymusu i uzależnienia, w który wpadli może prawie wszyscy, tak powiem, nie? Korzystający z tego, że jeśli tego nie będziesz robił, to ciebie nie będzie. To jest takie straszne stwierdzenie. Oczywiście, no nie będzie w tym znaczeniu, nie będzie cię dla świata. Nie? Że ten cały świat zawęził się do jednej aplikacji i to tylko obsługiwanej na telefonie komórkowym zostało to tak skonstruowane, że nie możesz tego robić na komputerze w domu już sobie po pracy, tylko musisz to mieć przy sobie. I to jest, nie zawaham się tego powiedzieć, ale jest to moim zdaniem rodzaj spisku tych wszystkich firm, korporacji, które chcą, żebyś był po prostu wpierdolony, przepraszam za słowo. Ja wiem, ale powiedz mi, a nie myślałeś czasem tak, że gdybyś odwrócił karty i postawiłbyś na to, żeby być aktywnym użytkownikiem, artystą w social mediach, tworząc content 7 dni w tygodniu, pokazując swoje życie, tak jak bardzo dużo artystów to robi. Czy myślałeś o czymś takim, żeby coś takiego zrobić na poczet tego, że może to przyniosłoby efekty dla twojej muzyki, przyniosłoby tobie, czy nie wiem, 3 razy więcej odbiorców, niż obecnie, załóżmy, masz. Myślałeś o tym? W takich kategoriach? Myślałem, ale nie było we mnie nigdy chęci, żeby to zrobić. Więc pewnie coś na tym tracę, ale pytanie, czy to jest jedyne wyjście? No, pewnie nie, bo powiedziałeś na początku twojej wypowiedzi, że coś za coś wybierasz taką drogę, ale zdajesz sobie sprawę z tego, co tracisz. Znaczy, może nie wiem, czy tracisz to też jest takie bardzo duże słowo, ale czego możesz nie sprawdzić? Czyli przykładowo nie możesz sprawdzić tego, że będziesz nagrywał rolki 7 dni w tygodniu i to wpłynie na twoją muzykę. Nie każdy to czuje i przypomina mi się rozmowa z Bartkiem. Nie, dla mnie to jest mindfuck. No tak, kręcenie wszystkiego i po prostu chyba to jest moja jakaś higiena umysłowa. Zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi robi inaczej. I to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, bo
to tak jak wspominałem, jak jestem na przykład w towarzystwie mojego syna, jestem za bardzo zaabsorbowany telefonem, a pamiętam, że właśnie robiąc jakąś tam relację, to byłem taki wyłączony, trzeba było to przygotować. Jakbym miał to robić 7 dni w tygodniu, jakby takim, to ja po prostu dziękuję. No właśnie, ale wydaje mi się, że te social media, no to jest oczywistość, że zostały wpisane w branżę muzyczną, nie tylko w branżę muzyczną, ale jak rozmawiam właśnie z artystami, którzy są już długo na scenie, którzy mogą popisać się kilkoma płytami, dużymi współpracami, przypomina mi się Bartek Królik tutaj też siedział i też o tym rozmawialiśmy, to jakby te social media, to działanie jest wpisane w bardzo młodych artystów, bo jak kiedy rozmawiam z tobą czy z Bartkiem versus na przykład z artystką Nitą, która jest bardzo aktywna w social mediach, która zaczęła od social mediów, potem zaczęła robić muzykę. To jej się uzupełniło dobrze. I dla niej to jest lekkość. Dla was to jest kamień milowy. Po prostu ciężko tam po prostu przejść, bo inaczej ten rynek wyglądał kiedyś dla was. Kiedyś muzyka była tylko najważniejsza i ona się broniła. A dziś muzyka to jedno, ale to jaki jesteś w internecie, to jak ty sprzedajesz swoją muzykę, jest tak, też bardzo istotne. I to jest coś, co jest kompletnie nie moje i mam do tego akceptację, wiesz, jakoś. Może mi się to nie podobać z jakichś tam przyczyn, ale w dzisiejszych czasach musisz być swoim kamerzystą, swoim operatorem, swoim, i musisz być sprzedawcą, nie? Ja wiem, że zaraz argument mógłby paść, gdyby Freddie Mercury żył w dzisiejszych czasach, to byłby królem Instagrama. Może tak, może nie. Ale ja właśnie uwielbiałem, że tych artystów moich nie było wszędzie. Że Jacksona, Queenu i nie wiem, że ich było po prostu... że z Rage Against the Machine, Zack de la Rocka nie dawał wywiadów na przykład, nie? Najbardziej cenieni hip-hopowcy przeze mnie to jest właściwie problem i tak Hemingway, którzy są gdzieś pochowani, nie? I to jest to, że to nie jest żaden wyznacznik, że jesteś w social mediach, że twoja muzyka jest wartościowa, że ktoś to będzie słuchał dzięki temu. Absolutnie nie zgadzam się z tym. No i no tak, że ty masz być swoim sprzedawcą. Jest to brutalne bardzo. No tak, ale patrz, w dobie social mediów, gdzie artystów na rynku polskim, nie tylko, ale mówimy o rynku polskim, jest bardzo dużo. Podaż muzyki jest ogromna. Trzeba umieć to sprzedać. Dokładnie. Owszem. Więc właśnie pytanie, jak przytoczona artystka Nita, nie tylko, Nita oczywiście jest super muzyka, ale są inni artyści, którzy robią muzykę pozostawiającą wiele do życzenia. I kiedy patrzę na przykład na streamy takiego artysty i patrzę versus streamy twoje, to wydaje mi się, że w social media i to, że nie każdy ma taką możliwość, żeby być aktywnym użytkownikiem social mediów, tylko wpływa negatywnie dla tych dźwięków. Po prostu. Wiesz co, nie to wiem. Jest trochę nie fair. Jeśli jest muzyka, która nie podoba się ludziom za bardzo, nie złapała tych ludzi, może to być moja muzyka równie dobrze, to jakby w ogóle wiesz, no, czy coś zostało chwycone przez publiczność. To nie jest kwestia social mediów. Social media mogą pomóc oczywiście temu, ale znasz pewnie takich trochę przykładów, że muzyka jest, powiedzmy, nazwijmy to taka se, ale ten sprzedawca, który stworzył tą muzykę, czy ten muzyk, który stał się sprzedawcą, bardzo usilnie zaprasza, promuje, mówi o tym, emocjonuje się i to nie wpływa wcale na to, że nie wiem, że jest 1000 osób na koncercie. No tak, to koncerty. Koncerty swoją drogą, to inna materia. I właśnie Bartek Królik, ty. Kluczowa. Jesteście artystami, którzy... Koncerty kluczowa materia, ponieważ na koncercie okazuje się, czy umiesz śpiewać, czy jest jakiś kontakt z publicznością, czy w ogóle jest doświadczenie jakieś na tej scenie. No tak, ale nadal mało, to jest stosunek serwisów streamingowych, jak ludzie słuchają, stosunek chodzenia na koncerty nadal jest przeważający w serwisach streamingowych, bo to jest bardziej dostępne. Nie każdy może kupić bilet, w nie każdym mieście są ludzie z małego miasta, nie dojadą do dużych miast, no artyści nie jeżdżą często no nie wiem, ty masz jak trasę już aplikowane 6 miast, no to są duże miasta, z tego co pamiętam. Tak, no, Warszawa, wszyscy, Lublin, Opole, Chorzów. Wiesz, jeszcze był czas pandemii, gdzie każdy chciał mieć artystę właśnie na online, a ja kiedyś jeździłem do spotka na koncert, jak chciałem coś posłuchać fajnego i
No i właśnie to jest to życie w sieci, życie, że wszystko masz w komórce i patrzysz na tych artystów codziennie, jak pokazują ci, co mają w chacie, nie? No tak. Co jedzą na śniadanie, co kupują w sklepie. Ale właśnie, bo też... Nie wiem, mi się to nie podoba, no ale rozumiem, że tak, jakby świat jest... Ale wiesz, jak ludzie słuchają popularnych platform streamingowych, to oczywiście trzeba tutaj powiedzieć, że tam są algorytmy, które konkretnie... Ale słuchają piosenek jednak. Słuchają piosenek, ale jest wiele osób, które nie dotrze do takiego utworu jak Żywy Trup, tylko na przykład dotrze prędzej do Co i tak nadejdzie, do utworu Zaraz się zacznie, czy utworu Rdza, ale... Mogą nie dojść do piosenki Żywy Trup, która dla mnie jest perełką na tym albumie. Mhm. Po prostu, że wybiórczo ludzie słuchają muzyki, poza tym nie wszystkie piosenki trafiają do odbiorców przez algorytmy. Na pewno, ale nie sądzę, że teraz bym pokazywał, co mam w lodówce, żeby to, no jasne, się wydarzyło. Aczkolwiek no, to jest pewnie szerszy temat. Mhm. Ja też mówię tylko i wyłącznie o swoich odczuciach, o swoim doświadczeniu, nie wiem, o swoim sposobie myślenia, być może trochę archaicznym, być może trochę uprzedzonym. To nie jest żadna ani recepta, mhm. ani jakiś taki pogląd, który chciałbym szerować. To jest po prostu moje doświadczenie i tyle. Jasne. Weszliśmy trochę na taki bardzo gruby temat, że tak powiem. No, bardzo ale, ważny, bardzo ale aktualny. Ale bardzo ważny i... Nie wiem, czy znajdziemy kiedyś złoty środek na to. Możliwe, że nie. Jakby będzie to tylko się pogłębiało. Czy warto o tym myśleć, żeby jednak przejść tą barierę, żeby być na równi? Może warto, ale tak jak powiedzieliśmy, nie każdy da radę. Wiesz co, jakbym miał życzyć coś sobie, może tobie, może też słuchaczom, widzom, to chciałbym życzyć jednej rzeczy. Jak najwięcej realnego świata, życia, obserwacji, nie? To zabiera nam. No tak. Możesz być super aktywny w social mediach, nie? Możesz cały dzień w tym spędzać. Mogą ci omijać fajne rzeczy. Dokładnie tak. I to jest super puenta do tego kontekstu, ale idziemy dalej do płyty, bo to ona dzisiaj jest królową tego wywiadu. Właśnie ja chciałbym przytoczyć po raz kolejny tekst piosenki, które pokazać to, że ten sposób pisania jest nietuzinkowy. Mam dwie piosenki. Jedna to miłość, która wynika, tak to interpretuję, już wspomniana, takie poświęcenie dla drugiej osoby, co też jest pięknym przejawem miłości. Śpiewasz tak w piosence W ogień tytułowej. A kiedy zbudzimy się w oddzielnych łóżkach i w końcu dopadnie nas grobowa pustka, zostanie jedynie żal, że nam nie wyszło, że zamiast przy sobie trwać, chcieliśmy mieć wszystko. To jedno. A drugie to bardzo wzruszający utwór. Miłość ta syna, czyli ciebie, do twojego nieżyjącego taty. I śpiewasz tam, tak, to jest przepiękny wers. Muszę go przytoczyć. Im większa jest ciemność, tym więcej nad głowami gwiazd. Gdy trzymasz mnie za rękę, choć nie ma cię tu ze mną, w lustrze wody widzę twarz, wiem dzięki niej, kim jestem. No to jest taki najbardziej, no. Dla mnie, jak to czytasz, to jest najbardziej taki wzruszający nie moment dreszcz. Tej płyty. Tak, ostatnia piosenka na płycie, ostatnie słowa w zasadzie na tej płycie. No cieszę się, że ten utwór powstał po tylu latach. Jako anegdotę może powiem. Tak. Pamiętam moją taką pierwszą wyprawę na Orlą Perć. To było, nie wiem, chyba w 2021 roku może. I poznałem takiego Ukraińca po drodze. I to była niedziela i powiedziałem, że się zmieniał czas, ta nieszczęsna zmiana czasu. I trochę nam zabrakło czasu już, żeby zdążyć przed zmrokiem. I spory kawałek szliśmy już w całkowitej ciemności. I pamiętam, że wyłączaliśmy te latarki. I była taka no, górska cisza, nie? I wtedy było widać wszystkie te gwiazdy, tak niesamowicie. I to ci się skojarzyło? I to, że szedłem też z tym gościem, z tymi górami, właśnie, i to się wzięło też stamtąd. Potem pomysł w ogóle o tych śladach. Idę po śladach, znajomy mają kształt, to akurat się wzięło z takiej ciekawej historii, że młode niedźwiedzie chodzą po śladach starych niedźwiedzi, już takich odciśniętych w śniegu. No tak, nie da się uciec od swoich korzeni. I trudno było
przemycić tą historię, twoją bardzo ważną historię do piosenki, pokazać ją światu? No właśnie, to znowu było, znowu jakbym miał opowiedzieć to potocznie, czy jakbym miał sobie napisać o tym wiersz, to by było, zupełnie napisałbym inaczej, ale u mnie tym faktorem decydującym jest ta wrażliwość muzyki. I melodia powstała. Melodie powstają niezależnie od tematu. Później muszę to połączyć jakoś, nie? Ta melodia wydała mi się bardzo ładna. Wracałem do niej w jakiś czas, więc stwierdziłem, że to jest dobry pomysł na numer. I w ogóle przytoczone fragmenty, które przed chwilą przeczytałem, pokazują, myślę, że to jest bardzo ważne stwierdzenie tego, że odbiorcy, słuchając swojej muzyki, wgłębiając się w teksty, mogą się z nią utożsamiać tak całkowicie, w każdej przestrzeni. Przytoczyłem specjalnie piosenki, które opowiadają o różnych rodzajach miłości. Każdy w nich może odnaleźć siebie. Czy ty właśnie pisząc piosenki myślisz o tym, żeby napisać w taki sposób, żeby ktoś mógł zobaczyć w twojej historii swoją historię? Nie, nigdy nie myślałem o tym. Okay. Nigdy. Ale na pewno łatwiej jest, i to myślę, że wielu tekściarzy mogłoby się pod tym podpisać. Takich tekściarzy piosenkowych, no już uściślimy. Że łatwiej jest napisać o jakiejś swojej emocji, o jakimś zdarzeniu w sposób niezrozumiały. W sposób ukryty, w sposób zakryty, jakkolwiek. A żeby to zrobić w sposób uniwersalny, w sposób taki przemawiający bardzo, że ktoś to widzi i czuje, jest trudniej. Więc na pewno staraliśmy się wraz z Kubą Węgrzynem, dużo czasu spędziliśmy w warstwie liryczną, ale też z Michałem Kozłowskim, właśnie gdzieś w fragmentach tej płyty też uczestniczył, żeby stać się jak najbardziej komunikatywnym, przepraszam, żeby właśnie ludzie zrozumieli, o co ci chodzi. A nie jest to w przypadku takiej formy bardzo łatwym zadaniem. Ale wydaje mi się, że właśnie twoje utwory, pomimo tego, że jakby trzeba w nie wejść, żeby zinterpretować, bo to jest na pewno coś, co twoja muzyka daje, czyli to możliwość interpretacji. I wydaje mi się, że właśnie słowa, których używasz, zdań, które używasz, powodują to, że ta twórczość może być uniwersalna, dlatego że łatwo tam zobaczyć siebie w każdej piosence na tej płycie, co jest dla mnie rzadkie, widzę siebie w każdej piosence. I to jest dla mnie ta cecha tej płyty, że ona daje mi poczuć Darka w tekstach z Kubasa. I to jest rzadkie dziś, żeby tak bardzo pokazać to. Nie wiem, czy rzadkie, ale jeśli to udało się chociażby tylko z tobą, to robienie tej płyty miało sens. No bo tak jak przytoczyłem wcześniej o przemijaniu, pięknie to jest napisane. I kiedy ten utwór był popularny z Dawidem Teszkowskim, był ten moment. I kiedy do niego wróciłem teraz, słuchając całego albumu, to otworzyły mi się zupełnie inne horyzonty na ten numer. Że to też fajne jest, że kiedy słuchasz osobno singla, to inaczej o nim myślisz. A kiedy słuchasz całej płyty, czyli całej historii, od początku do końca, to każdy punkt, każda piosenka jest tym takim właśnie punktem na tej drodze. I to powoduje, że interpretujesz to całościowo. I to jest, udało ci się to. Bo to utrzymać uwagę widza tak długo, słuchacza w tym przypadku, to jest niebywale trudne zadanie w dobie tej muzyki, której jest bardzo dużo. A zwłaszcza w luty, marzec dużo płyt wychodzi. A to jest ciągle płyta, do której dużo płyt. Tak, ale to są te takie dwa okresy w roku, początek roku i koniec roku, kiedy tych płyt wychodzi, co tydzień wychodzi kilka albumów. I zatrzymać się, zwrócić uwagę, przykuć uwagę, no to jest trudno. Udało ci się. Wiesz, to akurat ta piosenka jest najbardziej taką miłosną piosenką, właśnie uważam. Bo ona dotyczy tego, koncept na napisanie jej wziął się z tego momentu, często ludzie pytani na łożu śmierci, czego najbardziej żałują. No, nikt nie żałował, że nie zarobił więcej kasy i że nie pracował więcej. Coś to powinno dawać do myślenia. No tak. Że jednak może taką najwyższą formą miłości jest umierać kochając życie. I dziękując za ten prezent, no bo to jest wszystko
dzierżawie jakieś, tak. Nie? Co mam? Dokładnie tak. Ale jeszcze bardzo ważna, ciekawa puenta, jeśli chodzi o tą warstwę tekstową i to, co powiedziałeś, i myślę, że z tym zdaniem warto się zatrzymać, warto sobie je zanotować w notesiku albo w notatniku w telefonie, pewnie większość w telefonie. Ale jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, bo warstwa graficzna. Przypomnę, że twoje trzy poprzednie płyty, każda z nich miała, tu jest akurat mam Brzask ze sobą, 2014, każda z nich na okładce miała jakieś zwierzę. Był to orzeł, była to fretka i był na początku pies. No nie wiem, czy fretka to dobre określenie, ale tak mi się skojarzyło. Teraz Ratel, zwany teraz... miodożerem. Bardzo groźne zwierzę, proszę się zapoznać, bardzo ciekawe, ciekawy osobnik. Jeszcze raz, jak się nazywa? Ratel, bądź też miodożer. Miodożer. Okej. Okay. Straszny zabójca. Okej. Okay. Żadna fretka. Dobrze. To jest nieznany osobnik, więc nieznany osobnik. Może. Ale uwaga, na czwartym albumie z Kubasa w ogień jesteś ty. No w końcu jest Skubas. W końcu jest Skubas. No i właśnie skąd ta zmiana? No trzeba się w końcu zmienić. Czy Skubas jest teraz tym takim groźnym stworzeniem, jak wspomniany przed chwilą miodożernik, czy jak... Co? Płyta jest trochę bardziej nowoczesna i okładka też jest bardziej nowoczesna. No właśnie, ale wiesz, to wygląda tak zjawiskowo w tym dymie, jak wychodzisz stamtąd po prostu, jak Feniks po prostu... Tak, fajnie się kręciło ten teledysk, przy okazji tego teledysku też była stacja zdjęciowa. No tak, taki był koncept. Ja też czułem, że fajnie jak będzie coś innego na tej okładce i nawet jakby miała być moja twarz na tej okładce, czy nawet ja bliższy, to też bym nie protestował, no bo w końcu... Czemu nie? No tak, przyszedł czas, żeby pokazać siebie. A właśnie, jak zawsze używałeś tych trylogia, postaci. Trylogia została zakończona. Okej, okay, no właśnie, ale jakby celowo zostały użyte te zwierzęcia, te jakby postaci, no bo tutaj jakby jest orzeł akurat w to jest jastrząb. Jastrząb jest w bluzie z kapturem. Czy jakby celowo wtedy, kiedy to używałeś takich właśnie elementów graficznych, czy to było jakieś celowe, czy to było jakieś uosobienie ciebie tak, w tamtym czasie? Tak, to były wszystko okay. Jakieś symbole. Zresztą pies z pierwszej płyty był psem, którego miałem. Jastrząb jest symbolem takiego, już nie pamiętam tego swojego motywu wtedy, ale że właśnie on jest takim stróżem, że on pilnuje, nadzoruje, wszystko widzi, nie? A ten miodożer jest po prostu nie do... zajechania. Nie? I jakby to, musiałbym to rozwinąć bardziej, ale każdy z tych... Jest jakiś symbol. Tak. Okay. Czyli jakby podchodzisz do życia, do twórczości symbolami, czyli... Tak, w środku kładek, tak. W środku tej płyty tutaj... Okay. Sam tytuł jest jakimś tam symbolem. Okay. A powiedziałeś też, wspomniałeś też o swoim synie. Jestem ciekaw, czy on jakby wykazuje... Teraz jakieś, jak ty obserwujesz go, czy wykazuje jakieś takie chęci pójścia w twoje ślady? Muzycznie razie, muzykujecie, śpiewacie w domu? Na razie nie. Na razie interesuje go gotowanie i przede wszystkim gra w piłkę i skoki narciarskie, ale widzę, że sobie lubi śpiewać, że te moje piosenki dla niego bardzo dużo znaczą, więc to jest takie mega przejmujące. I tak w tym znaczeniu To jest dla mnie sukces. Wiadomo, potem się mierzy właśnie followersów, bilety sprzedane, wyświetlenia, ale to, że mój syn kocha tą płytę, uwielbia, każe mi ją włączać, śpiewa te wszystkie piosenki sam z siebie, to jest dla mnie jakiś taki mega cios. Piękne to jest. To jest zachwycające. Najlepszy twój odbiorca. Tak, nie jest żadnym recenzentem, żadnym krytykiem, on jest po prostu... fanem tych piosenek, okay. Takim pierwszym. Super. A zdarzyło ci się, że kiedy pisałeś teksty, że tam podpowiadał ci coś, albo inspirował się wtedy, kiedy pisałeś? Nie, jeszcze nie było. Ale pisaliśmy kiedyś razem piosenki, jak był dużo młodszy. I on sam teksty pisał, także jeszcze myślę, że wszystko jest przed nim. Wszystko przed nim, tak. Myślę, że tak naprawdę ja nie muszę mojego syna w nic wciągać. On obserwuje. Będzie chciał z tego korzystać. Na pewno to, co zobaczył, będzie tym, że ma tatę, który ma pasję, który żyje, jest pochłonięty tą muzyką, który siedzi z tą gitarą i śpiewa. On tylko to widzi, on tylko słyszy. On nie widzi tego
co jest pomiędzy wierszami, że followersi, że jeszcze tego nie widzi, ale że niekiedy jest trudno, że nie jest to zawód, który ci gwarantuje cokolwiek, nie ma żadnego ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Tysiące wątków takich, wiesz, oderwanych od tego widoku, tego jedynego idola, który, który tam, wiesz, zawojował świat. On po prostu widzi tatę, który jest z gitarą, który siedzi, robi te dźwięki, który tym żyje. I ty też tym żyjesz, kiedy o tym mówisz. I jedyne to, co on wyniesie, to jest właśnie to. Okej. Okay. Mam nadzieję. No, mam nadzieję, ale powiedziałeś też o słowo klucz bilety, bo zaraz startujesz 12 marca z swoimi koncertami promującymi płytę. Będziesz 12 marca w Warszawie i to będzie ten pierwszy koncert, na który będziemy w ogóle mieć konkurs, będą bilety do wygrania, więc będziecie mogli wpaść i zobaczyć Skubasa na scenie. Będzie też Lublin, będzie Opole, Chorzów, Bielsko-Biała i jest jeszcze taki małym druczkiem, ciąg dalszy nastąpi, tak. Czyli jeszcze nadejdą kolejne daty. No i właśnie, jak jest na twoich koncertach? Taka próba zareklamowania koncertów z twoich koncertów. Ojej, właśnie, to czy ja jestem sprzedawcą? Dobrze. Nie, ale to... Super jest, świetnie, przychodźcie. Będą goście. Kochani. Będą goście, będzie fajnie, lubię grać koncerty, mam fajny zespół. Przyjdźcie, przychodźcie. Na social mediach są wszystkie informacje, gdzie i kiedy. Widzę, że trudno ci jest... tak zareklamować siebie. Ale trudno ci przychodzi powiedzieć, że będzie zajebiście, jest dobre granie, wzruszycie się. Słuchaj, widzę, że tak oszczędnie, to ostrożnie to robisz. Bo ja mam coś takiego, że jeśli ktoś lubi moją muzykę, albo na przykład posłucha sobie rozmowy ze mną i polubi jakkolwiek to, co mówię, to przyjdzie tak czy inaczej. Okay. A ja nie muszę... Robisz tego cyrku, bo ci, którzy mają być na tym koncercie, to będą. To, że ja tutaj teraz zaklaszczę uszami, nie wpłynie na to, że oni przyjdą. Więc nie wiem, czy to tak ma wyglądać. Ja po prostu lubię grać koncerty ze swoimi piosenkami, więc jak coś lubię robić, to też na to pewnie fajnie patrzeć. Okay. Dokładnie. Tego też ci życzę, żeby właśnie publiczność dopisała, żeby było tych trochę ludzi na koncertach, bo tak jak powiedziałeś, to jest najważniejszy byt dla ciebie. Tak, to jest sprawdzian twojej twórczości. Żywo reagująca publiczność jest jak rezonuje z twoim słowem, muzyką. Tego też ci życzę. I tak naprawdę chciałem zadać ci takie jedno pytanie, bo jesteś już na rynku muzycznym dobrych 12 lat. Solowo oczywiście. Jesteś też tatą i czy możesz powiedzieć, że jesteś spełniony? Nie wiem, co to znaczy spełniony. I chyba to nie nastąpi nigdy, bo ego jest wiecznie głodnym potworem. Więc chciałbym bardzo powiedzieć, że jestem spełniony, ale nie mogę tego powiedzieć. Natomiast czy mam do siebie szacunek jako do twórcy, artysty po czwartym albumie? Tak. Że to jest takie jakby dla mnie wyraz pewnej konsekwencji. Może nie jakiegoś sprintu sportowego, ale cieszę się, że doszedłem do tego miejsca. Było to okupione dużą ilością energii, czasu, pracy i tak dalej, i tak dalej. I mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumny pod tym kątem. A czy jestem spełniony? Ni cholery. Okej, ale dumny. Tak, ale tak dumny w tym sensie takim właśnie szacunku i uznania, a nie pychy i napompowania. Ja cieszę się, że ty w 2020 roku postanowiłeś wrócić po 6 latach z nową muzyką i że idziesz w tym dalej i płyta jest kolejnym przykładem tego, że masz apetyt na więcej i tego ci życzę, żebyś robił muzykę, robił to, co kochasz i żebyś miał z tego zawsze frajdę. I zapewne do zobaczenia. Gratuluję albumu i dzięki, że byłeś. Dziękuję. Dziękuję bardzo.